Dziś chciałyśmy zaprezentować recepturę na sól ziołową. Aromatyczną i zdrową sól można dodawać do wszystkich potraw. Podstawowa receptura to 5 łyżek soli drobnej lub gruboziarnistej, 2,5 łyżki kminku, 2,5 łyżki czarnuszki i 2,5 łyżki siemienia lnianego złocistego. Sól z ziołami wysypujemy na suchą patelnię i podgrzewamy do czasu, aż ziarenka zaczną podskakiwać i uwalniać swój aromat. Trwa to około 5 minut. Studzimy, a następnie mielimy w młynku ręcznym lub elektrycznym. Ponownie podgrzewamy przez chwilę, to jest około 2 minuty i ostudzony przesypujemy do słoika.